Hej, hej, hej. Witam wszystkich serdecznie na długo oczekiwanej dupie maryny. Dupie maryny. Chcieliście, żebym żółty toń? To właśnie go żuję. Żuję, bo się odstresowuję. Odstresowuję się czym? Ano ciężkim może tygodniem pracy. Nieważne. Po prostu siedzę w garażu, czyszczę broń po strzelaniu. Miały być rozmowy przy czyszczeniu, ale nie będą, bo robię to już chyba z 2 godziny. Dlatego, że no tak było zapitolone wszystko, że szok, nie? Niby pokażę, że mi się czyści, ale ostatnio trochę dużo postrzelaliśmy, przy jakaś tam wilgoć czy coś i teraz po prostu było tyle roboty, tyle czyszczenia, tyle tego syfu, tyle nagaru, że szok. Więc pozwólcie, że będę sobie tu składał jeszcze i z Wami tak po troszeczku mówił. Żuję tytoń, bo doszedł tytoń od stebla. Pozdrawiam. To, że doszedł tytoń, to dobrze. To on się dowie z tego filmu też, że nie mam pieniędzy, żeby mu zapłacić. No nie, nie, żartuję oczywiście. Trzeba płacić za takie rzeczy, no ale tam wyszło nie najtaniej, nie? Ale to nieważne. To w następnym filmie. Okej. Okay. Skupmy się. Powoli. Po kolei. To ja się składam, bo na tym miałem, złożę go i będę z Wami, bo szkoda mi czasu, i będę z Wami sobie tam gadał o głupotach. Mam wszystko spisane, co tam ma być, o czym mam dzisiaj popowiadać dokładnie. Zawsze mam kłopot z tym pieprzonym zamkiem. Za chwilę jakiś mędrzec, ale wiem dlaczego. Za chwilę jakiś mędrzec z internetu powie, że tak się nie robi. No, ale widzicie, wszystko się robi dobrze. Jak się człowiek zapomni czasem, to tak jest, nie? Więc co tam ciekawego u nas? U nas mnóstwo roboty. Nakręciliśmy fajny film z naszym instruktorem Michałem o sprzęcie wykorzystanym w Wietnamie, takim survivalowo użytecznym. Czyli tam były noże, scyzoryki, takie rzeczy, mundury. Ale niestety z racji tego, że coś było nie tak z dźwiękiem czy z czymś, to musieliśmy go wyrzucić. Więc dlatego nie było dawno filmu żadnego. I dzisiaj postanowiłem nakręcić dla Was taką dupę maryny, bo wielu z Was lubi ten film i mówi, że tęsknią, że potrzebują i że mi się podoba ten program. Nie wiem, dlaczego mi się podoba ten program. Natomiast może dlatego, że gadamy o różnych rzeczach ciekawych, jakichś tam pierdółkach, jakichś tam pierdoletach. I dzisiaj też pogadamy o różnych rzeczach. Jest moje słodkie maleństwo. Daniel będzie teraz śmierdział olejkiem. Takim. Jest taki mały, taki fajny. To jest MK18. Ja się nie znam na broni. Jest mnóstwo gości, którzy się mega na tym znają. Są zajebistymi strzelcami. Ja jestem początkującym, może nie. Natomiast nie czuję się fachowcem w tym temacie. Nie będę tu z Wami gadał o tematach związanych ze strzelaniem czy z czyszczeniem, czy z jakimikolwiek innymi rzeczami, dlatego, że to jest mój konik, owszem, natomiast znikam. Jakbyście kiedyś mieli karabin, to nowy SBR, czyli pokrowiec na karabin firmy Helicontex, jest zajebisty, dlatego, że mój 10-calowy karabinek mieści się tam absolutnie cały, bez składania, bez niczego, a jak ktoś ma coś dłuższego, to po prostu może sobie rozłożyć, nie? Dobra, co tam dalej? Z ciekawostek, w
którymś numerze Special Opsa pojawił się artykuł o nowym mundurze bojowym komandosów Royal Marines. I tak czytam, bo Anglicy mieli specyficzne wyposażenie zawsze. Byli bardzo konserwatywni, no ale ich parka, SAS parka, jest takim kultowym odzieniem. Zresztą na jej wzór zrobiliśmy troszeczkę tego pilgrima, czyli takiej po prostu luźnej, długiej kurtki. I no, pozostałe rzeczy oprzędzeniowe to może słabo było. Chociaż przecież PLC, zajebiste oporządzenie, które wyznaczyło te standardy późniejsze, no bo to był Alice, później był PL, znaczy, a później, no w sumie tak, Alice był pierwszy, później Brytole po prostu dopasowali, o kurczę, Brytole to nie mieli dużo fajnego oporządzenia, bo od 58 roku, kiedy mieli swój ten wzór taki bawełniany, to on był wykorzystywany praktycznie do lat 90. I później w 90. chyba, w którymś roku zaczęto pracę nad PLC, wprowadzono chyba przed 95. Na to się nazywał w ogóle zestaw Soldier 95, ale zdaje mi się, że został puszczony trochę wcześniej do użytku. Zresztą część tego oporządzenia było używane już w 91. podczas Zatoki Perskiej, jeszcze w formie zielonej, nie? DPM wszedł chyba, nie pamiętam w którym roku, no ale było to coś fajnego, nie? I naprawdę, jak się szelki dobrze skonfigurowało razem z oporządzeniem, to był naprawdę zajebiste wyposażenie na pas. No i czytam o tym nowym wyposażeniu. Mówię, kurka, nowy mundur bojowy komandosów. Ale to nie jest nowy mundur komandosów. To jest kupiony od kraja, normalny mundur z jej oferty. Tu nie ma nic zmienionego pod komandosów, czy tam pod piechotę morską. Absolutnie nic. Po prostu... Nic się nie wysilili, absolutnie. Tak mnie trochę to zdziwiło, a wielki raz się tam, znaczy wielki robią z tego halo i mówią, że teraz będzie naszywka, będzie to nowa naszywka, bo będzie w zgaszonych kolorach, jakieś tam pierdolety, naprawdę. Czy Brytole nie mają w ogóle siły i czasu i chęci na to, żeby zrobić swój mundur? Kraj Precision. Mam gdzieś ten Kraj Precision. Pokażę Wam w następnym filmiku. Mam spodnie. Czy to jest coś zajebistego? Znaczy, jak za takie pieniądze, to na pewno nie. To są fajne spodnie, z fajnego materiału nowego, ale to nie jest coś niesamowitego. Więc trochę się zawiodłem na piechocie morskiej, bo absolutnie się nie wysilili i zrobili po prostu nic ciekawego. Chyba gorzej tak niż nasza armia, nie? Dobra, to jeszcze złożę tutaj gloczka. Lufa już jest przeczyszczona. Trochę przesmarowany. Jak się przywraca z takiego strzelania, gdzie tych klamotów jest dużo, to później można pogubić te wszystkie rzeczy, więc musi być porządek. Ja za chwilę to sobie ściągnę rękawiczki i będę pokazywał różne rzeczy, bo mam parę ciekawostek, o których moglibyśmy spokojnie pogadać. Pięknie. Latareczka. Jak ktoś strzela, a trudni ludzi, którzy nas oglądają, to strzelają, bo tam gdzieś piszą. Latareczka o nazwie Baldr? Pokazywałem w którymś tam filmiku. Używam już któryś tam miesiąc. Strzelam z niej. No nie z niej, z nią, nie? Laser jest pod noktowizję. Czyli wziąłem specjalnie z laserem, żeby móc wykorzystać ją. Ciekawe, czy coś się zepsuje, jak tak zaświecę. Nie wiem. Nie, no nie powinno się nie zepsuć, nie? O, chyba. Dziwne. I ten zielony laser miał użyć do noktowizji. No niestety jest strasznie mocny i... Czy niestety? No świeci latarka w noktowizji, nie? I widać go też z daleka. Natomiast nie ma opcji na razie w takiej dobrej cenie kupić latarki z IR-em. A może Olight ma? Nie wiem, muszę zapytać. Czy Olight ma taką latarkę z IR-em. Bardzo fajny ten model jest. Można kupić go też bez diody. No i wtedy jest o tyle fajniejszy, że pasuje do większości kabur. Tych, co mieszczą Streamlighty i Surfire'y.
Natomiast rzeczywiście kłopot jest taki, że jak macie laser, no to trzeba kombinować z kaburą, bo trzeba kupić kaburę już pod laser, nie? I teraz też musiałem kombinować. The Detection miał taką kaburę, znaczy ma, bo miał. Mam taką i zajebiście świeci, więc to jest bardzo fajna rzecz. Zapięcie oczywiście dużo ludzi przeszkadza, bo jakby, no kurczę, można było zrobić w innym kolorze? Można było zrobić w innym kolorze, czyli takim pasującym, tak to trochę odpustowo, ale nie odpięła się ani razu, działa, strzela bardzo fajnie, trzyma się, nie zauważam żadnych kłopotów z tym, długo trzyma baterię kiedyś pewnego dnia, szkoda, że nie ma takiej blokady. Dlatego, że jak przenosisz, chociaż to jest moja pewnie wina, dlatego, że przenosiłem go w pokrowcu, w torbie gdzieś, latarka się włączyła i się wyświeciłam bardzo mocno, nagrzało się wszystko, nic się nie spaliło, nic się zepsuło, ale na to trzeba uważać, nie? Czyli jak nie masz takiego wyłącznika baterii, no to trzeba na to uważać, jak gdzieś przenosisz tak w miarę luzem. No ja sobie na razie to przenoszę luzem, to zaraz schowamy gdzieś tam do sejfu i będzie sobie leżało. No i tu mam jeszcze takie maleństwo, które używam na co dzień. Taki malutki pistolerek XDS, zajebista sprawa, naprawdę bardzo fajna. Człowiek się uczy całe życie. Super, naprawdę, to jest super pistolet. Gdzieś miałem magazynek do niego. Dobra, tu sobie go odłożymy, niech sobie tutaj leży. Później go zabierzemy. Dużo czyszczenia było, bo strzelamy teraz tłumikiem, więc tyle syfu jest, że szok. Ok. Tłumik gdzie tutaj? Widzicie, kurczę, mam kłopot z tym, że nie potrafię chyba jednocześnie do Was mówić i składać broń. Ściągam rękawiczki. O, kurczę. Polecam jednak czyszczenie w rękawiczkach, bo bez rękawiczek to jest... Śmierdzą mi łapy teraz. Bez rękawiczek to jest naprawdę kłopot, nie? Czyli później jest tyle czyszczenia, łap, że szok. Zwinę sobie jeszcze to, ten cały mój... Albo nie, bo to nie będzie przecież czekać, jak będę sobie zwijał rzeczy do czyszczenia broni. Od czego chciałem zacząć? Mógłbym w sumie zacząć od taki w sumie unboxing zrobić, dlatego że dostałem z Podlasia od Andrzeja z klubu 308 bardzo fajną przesyłkę dawno temu, naprawdę bardzo dawno temu. To było, chcecie zobaczyć, czy się wszystko nagrywa? Nagrywa się. Kurka wodna, nie pamiętam kiedy to było. Kilka miesięcy temu. Taką paczkę i ja ją cały czas trzymałem, aż do momentu, kiedy pomyślałem, że... Znaczy, ja myślałem o tym wcześniej, żeby ją tak odpalić kiedyś. Natomiast no, akurat dzisiaj jest taki moment, żeby zrobić unboxing tego, z czego Podlasie jest najbardziej słynne. Poczekajcie, zobaczymy, czy jakaś data jest tutaj. Data wygenerowania etykiety 14.05, czyli od maja. I to wszystko stoi tam w środku. Zobaczymy, co to jest. Zakurzone mega. Przetniemy moim mikrodechem. Wiem. Pytacie cały czas o te testy, co tam się dzieje z tymi testami. Dzieje się cały czas. Natomiast jak ktoś chce poczytać coś, no to ostatnio zrobiliśmy test butów, znaczy ostatnio, półtora roku trwał test butów. A na naszym blogu pojawiło się właśnie jakiś czas temu, z dwa tygodnie temu, opis tychże butów. Czyli prabosów. Być może dostaniemy jakieś inne prabosy do testów, ale to się wszystko gdzieś tam rozgrywa, więc niestety testowanie wszystkich tych rzeczy, testowanie, używanie. Są ludzie, którzy mówią, my używamy tych rzeczy, a my tylko testujemy. No to ja używając testuję i sprawdzam, nie? Czyli po prostu będę w stanie Wam powiedzieć za jakiś czas, podczas użytkowania, czy ten produkt jest fajny, czy nie fajny, jakie ma wady i zalety. I wszystkie rzeczy,
wszystkie rzeczy to są rzeczy, które sami wybraliśmy sobie. Cały czas trwa unboxing. Czyli to nie jest tak, że ktoś nam daje jakąś tam... Oczywiście były takie rzeczy, że ktoś dawał nam jakieś produkty do testów, ale to się często kończyło tym, że my mówiliśmy, na pewno chcesz, żebyśmy napisali to... O, szkórka. O, szkórka, zapach Podlasia. Czy na pewno chcesz, żebyśmy napisali o Twoich produktach to, co naprawdę o nich sądzimy? Dlatego wolimy sobie wybrać sami. O, magiczny płyn z Podlasia. Teraz trzeba ostrożnie, bo jak tu gdzieś zrobimy dziurkę, podejrzewam, że mój samochód mógłby na tym jeździć. Na pewno starsi widzowie, być może, na pewno, kojarzą, jaki jest najlepszy towar eksportowy z Podlasia. Zobaczcie, że już nie strzelam. Dzisiaj nigdzie nie będę jechał. O, szkórka. Tak, zobaczcie, że... Odkleimy to. To nie jest woda. To jest 5 litrów magicznego płynu z Podlasia. No i teraz tak. Ale w sumie jest tyle tych tyle w internecie rzeczy, że... No tak sobie myślę, czy to nie wszystko... Jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości, nie? Czy nie powinienem pokazywać takich rzeczy? Nie, są reklamy, różne rzeczy w internecie. Wszędzie. To normalna sprawa dla dorosłych, nie? Program jest też od plus 18. Więc mam tutaj, jak to się nazywa w takiej w chemii, taki materiał porównawczy. O, materiał porównawczy, który posłuży mi za jakby, za próbkę badawczą, żeby sprawdzić, czy ten oto piękny, prawie że przezroczysty płyn, lekko taki, lekko miedziany, mógłbym powiedzieć. Czy on jest takim materiałem, który naprawdę jest warty tego, żebyście obejrzeli, jak się sklam w tym odcinku. Sprawdźmy sobie taką... O! Więc dokonałem konsumpcji próbki, aby zdezynfekować ciało i dowiedzieć się, czy wszystko jest w porządku. Sięgnę teraz po kubek. Z tyłu tam jest po prostu burdel, bo cały czas remontuję garaż, ale jak go wyremontuję, to będzie niezły power. Dobra, uwaga. Odkręcamy. Oż. Zaleciało Podlasie mocno. O, szkórka, moi drodzy. Nie za dużo. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa i bateria nie padnie. Albo nie, jak to pójdzie gdzieś w diabły. Rozpuszcza tytan w tym kubku. Przeleżane. Pewnie plastik trochę wciągnął, ale co tam, przecież coś nas musi zabić, nie? Jak nie typ na skrzyżowaniu, to jakiś rak, a jak nie rak, mucha się rozpuszcza. Słuchajcie, jak Małkowicz podróży. Próbka poglądowa zdaje się teraz przypominać wodę. To jest głębokie wspomnienie Podlasia. Och. O. Hu. Zgaduję.
No nie, nie ma 60, więc. Bo nie pali. Tak mocno. No dobra, nie będziecie oglądać, się degustuje tym, ale. No, dobry towar to jest, naprawdę. Ma taki. A to taki delikatny koniec. Czyli nie jest tak, że pijesz. Piłem 80 kiedyś. Pijesz, a później. Wow, nie? A to nie robi takich wow. Jest takie delikatne, lekko gęstawe. Pyszne. Przepyszne. Słuchajcie, dobra, mam ściągę. O czym dzisiaj będziemy gadać? Czyli niespodzianka z Podlasia. Pyk, zaliczona. Zegarek Garmin. Zegarek Garmin. Wersja solarna. Którą dostałem, kurka, nie wiem, z miesiąc temu. Zegarek Garmin, wersja solarna, wersja Tactical, od zwykłej. Zwykłą pomęczyłem bardzo długo, odesłałem już. W zamian dostałem wersję Tactical od firmy Garmin. Mamy u nich, jakbyście chcieli, to jest, o jakie to jest pyszne. Chyba dlatego nigdy nie będziemy w telewizji żadnej. Nie wezmę was do telewizji śniadaniowej, bo jak pokazać takich ogrów, nie? Ogrów i łobuzów. Dobra, słuchajcie, o tym zegarku. Chyba to będzie pierwszy. Mamy w testach SRK, wersję Compact. Mamy w testach Kabara MK1. Tego MicroTecha, który jest już tak mega używany. Mega jest pociorany straszliwie, więc nie da się go już tak sprzedać. Sorry, MicroTech Polska, już go nikomu nie ten, nie dacie dalej, bo po prostu jest używany w testowaniu. Wracając do zegarka, myślę, że jest duża różnica między zwykłym a solarnym. Podobno ma też inną baterię troszeczkę niż wersja zwykła. Różnica to jest chyba tam 800 zł, prawie 1000 zł różnicy jest między jednym a drugim. Tak? Nie wiem, trzeba to sprawdzić, nie? Nie pamiętam ile, 1200 albo i 1000 chyba, kurczę, to może nawet nie. Sprawdzicie sobie, jest różnica jakaś. No prawie 2000 zł trzeba dać za zegarek w wersję Tactical Solarna. Z rzeczy taktycznych, które tutaj są w tym zegarku, no to tam jakieś, wiecie, skoki halo, hacho, to jest w ogóle jakaś ściema, w sensie, no, jak ktoś skacze halo i hacho, to nie opiera się na zegarku, nie? To jest rzecz, która na pewno jest bajerem w zegarku takim, nie? Natomiast są dwie zajebiste rzeczy, jeśli chodzi o wersję taktyczną. Oprócz tego, że ma czarny kolor, bo wcześniej była niebieska, nie? Tak, plusem, bateria, która trzyma mocniej, patent solarny, który rzeczywiście działa i cholera, to trzeba by sprawdzić, czy to, że bateria jest mocniejsza, to dopala ją jeszcze ta bateria słoneczna, czy ją nie dopala. Nie wiem, w każdym razie rzeczywiście zauważalnie działa dłużej, czyli nawet nie pamiętam, kiedy go ostatnio ładowałem. Podejrzewam, że 3 tygodnie temu go ostatnio ładowałem i teraz leci na końcówce baterii już cały tydzień. Mimo tego cały czas wykorzystuję go do aktywności, do sprawdzania różnego rzeczy, czyli jak robię jakiś trening, jakieś tam cardio, my grubasy robimy cardio, to używam go wtedy i szczytuję. I działał ostatnio 5 godzin jakiejś aktywności na mierzył i od tego czasu go nie sprawdzałem. Na pewno są różnice w wskazaniach GPS-u, to też jest, będzie w opisie dokładnie, czyli zobaczymy jaka granica jest, ale pamiętajcie, to jest tylko zegarek z GPS-em, który nie posłuży nigdy do profesjonalnego wyznaczania waszej pozycji, bo to będzie na pewno się różniło, dlatego że to jest tylko mały GPS, w sensie antena jest bardzo mała i na pewno nie zbiera tak jak 64, czy tam jakiś na przykład ten 401. Czyli po prostu GPS to GPS, nie? Zegarek z GPS-em jest świetny do tego, żeby wam coś mierzył, sprawdzał w sensie waszą odległość, czas podróży. To jest, do tego jest zajebiste, bo nie musisz zapierać, na przykład biegasz, nie musisz chodzić z GPS-em.
chodzisz po górach, nie musisz zabierać GPS-a, ci pokazuje twoją trasę, prędkość i takie inne rzeczy. Później sobie to szczytujesz do telefonu, do aplikacji i wiesz wszystko, gdzie byłeś, co robiłeś, więc to jest bardzo fajne. Ale z tych dwóch rzeczy taktycznych to jest przede wszystkim używanie z noktowizorem. Zwykły zegarek też oczywiście zadziała z noktowizorem, czyli zwykła wersja tego modelu, tylko trzeba ją zmniejszyć na maksa. A ten tutaj, jak załączycie tryb Night Vision, to on pali się po prostu bardzo słabiutko, bardzo delikatnie i przez to bardzo fajnie go widać na noktowizorze. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest tilt, czyli wyłączenie całego połączenia zegarka i wysyłania jakichkolwiek sygnałów. Czyli on wyłącza GPS-a, wyłącza jakieś tam wszystkie inne rzeczy. Czyli zegarek jest niewidzialny w tym sensie, że po prostu nie jest namierzalny. Nie? Czyli jeśli gdzieś operujemy, to nie jest dla zwykłych zadaczy chleba. Natomiast dla kogoś, kto o tym rzeczywiście myśli i wie, co się działo ostatnio na Ukrainie, że potrafili ludzi za pomocą telefonów i sygnałów różnych namierzać, to ten zegarek nie będzie się łączył z GPS-em, w związku z tym będzie nienamierzalny, będzie w formie stilty. Gdy ktoś nie potrzebuje takich funkcji i potrzebuje zwykłego zegarka, tak naprawdę, to zwykły Garmin, ten wersja zwykła, jest absolutnie wystarczająca. Natomiast ten, oprócz tego Night Vision i tego stilt, ma ten panel słoneczny, który rzeczywiście działa. Więc jakbym miał wybierać teraz takie dwa zegarki, to wybrałbym właśnie ten model. Nawet pod spodem jest taka specjalna czujnik, tętna, który zbiera z Waszej ręki wszystkie dane i w wersji tej taktycznej on świeci bardzo słabo, bardzo delikatnie i bardzo szybko się wyłącza, a w zwykłej wersji to potrafi świecić tak, że w nocy można było czytać przy nim mapę, jak go ściągnęliście na przykład z ręki, nie? Więc to też jest różnica, naprawdę przy tym popracowali. Ja jeszcze go nie zepsułem, nie porysałem, nic się z nim nie stało, tu gdzieś nim walnąłem z dwa razy, ale to jest bardzo fajna sprawa. I wersja tactical na pewno się różni, jest to fajny, prosty, tak naprawdę nie za duży zegarek, nie jest to wielka cebula. Oczywiście nie ma mapy, ktoś może powiedzieć, natomiast to nie jest do tego. Nie uważam, że mapa kolorowa w zegarku to jest w ogóle jakiś tam... Pewnie by mi się przydała ze trzy razy w życiu, ale czy to jest najważniejsze na świecie w zegarku? Nie. Czy miał dopłacić, czy dopłaciłbym więcej, żeby mieć baterię kolorową w zegarku? Chyba nie. Dlatego, że to i tak jak potrzebuję jechać gdzieś teren, smarkam, bo jest zimno w garażu, to pewnie bym i tak miał ze sobą sprzęt do tego, nie? Chociaż parę razy wyprowadził nas zegarek, bo zapisaliśmy sobie jakieś tam gridy i ten zegarek nas poprowadził. Nie ten, ale tamten, działało wszystko w porządku, nie? Ale o tym będzie w podsumowaniu i w teście, którego myślę, że zrobię gdzieś za jakieś, no myślę, coś koło miesiąca, nie? Dobra, nowy mundur był, zrobiłem balinsów, niespodzianka z Podlasia, którą cały czas sobie tutaj podsąszuję, zaczynam bredzić już, tak? Jak będzie tak dalej z tą pandemią, to będziemy musieli kręcić tych filmów, bo będzie się wchał znowu w domach. Worki Helikona. Ja wiem, że może być niektórym przykro i mogą robić cofam suba, bo cały czas tylko rzeczy Helikona, no ale jak my przy tym pracujemy, siedzimy, robimy, no to pokazuje, co jest fajnego. Worek na śmieci. Weź worek zawsze, gdy idziesz w teren. O czym to mówiliśmy? Mówiliśmy o worku, że to jest tak zajebista rzecz, że dużo ludzi w nim, którzy mają, nie noszą w nich śmieci. Natomiast nie śmiećmy po prostu, nie? Czy macie taki worek, czy nie macie, czy sobie kupicie, czy sobie możecie w normalnym worku na śmieci nosić, bo to jest worek, nie? Możecie sobie kupić go, a możecie sobie w ogóle nie kupować, w ogóle to nie jest reklama, żeby kupować worek, tylko to jest po prostu informacja, jakby ktoś chciał wiedzieć, czy coś takiego jest, to jest coś takiego, jest taki worek, nie? Tu sobie go położę. Ale worek na śmieci to jest tampal 6, natomiast są też normalne, duże drybagi. Tu jest 50, jest 50 i jest 35, czyli taki drybag, który posłuży Wam do przenoszenia rzeczy w plecaku, żeby nie były mokre, nie? To jest zajebista sprawa, dlatego jak ktoś chodzi gdzieś tam po terenie, ciekawe, czy już źle zrobiłem, nie? Jak ktoś gdzieś łazi po krzakach, po jakichś górach czy innych rzeczach, no to niestety jak deszcz pada, to taka, jak to się mówi, za dużo tego niespodzianki z Podlasia. Nie, to jest taki pokrowiec przeddeszczowy,
no to on chroni tylko od deszczu delikatnego. Jak zacznie padać bardzo długo, to i tak dostanie się po szelkach gdzieś tam. Nie ma plecaków wodoodpornych w 100%, chyba że plecaki takie, wiecie, do kanioningu. Są plecaki do kanioningu? No jest kilka firm, które robi plecaki wodoodporne, ale to jest wydatek mega i jest skomplikowane. Więc lepiej mieć po prostu rzeczy zapakowane w worek jakikolwiek. Przez wiele lat nosiłem worek na śmieci. I to jest najprostsze, najtańsze, ale zawsze worek na śmieci po prostu jest po trzecim dniu gdzieś tam przetarty, zniszczony. No i nigdy go nie zamkniecie 100% szczelnie, nie? Natomiast tutaj taki worek, który ma szwy klejone, jest zrobiony z nylonu. Też oczywiście można go przedziurawić gdzieś tam niechcąco i zrobić mi dziurkę. Natomiast działa, jest fajny, z tego samego materiału co worek na śmieci. I jest, ma największa zaleta taka jest tego worka, że jest po prostu w miarę lekki, nie? Oczywiście worek na śmieci też jest lekki, no ale to jest worek na śmieci, nie? Co tam mamy jeszcze? Pojawiło się coś takiego jak podkładka pod dupę do... No właśnie, no podkładka pod dupę, to się nazywa pod... To się nie nazywa, my nazywamy poddupnik, nie? To jest chyba mata do siedzenia, zrobiona z kordury z jednej i drugiej strony, w środku jest pianka, która daje Wam taki komfort przy siedzeniu. Takich pianek na świecie jest mnóstwo. Kupicie w każdym sklepie z piankami do siedzenia. Tutaj nie ma nic odkrywczego, tylko tyle, że po prostu nie było tego wcześniej. Jest to w naszej linii bushcraftowej. Można to dopiąć sobie do pasa i mieć zawsze ze sobą, dlatego że siedzenie na ziemi albo klękanie gdzieś w rozpalaniu ogniska nie jest fajne. Oczywiście można mieć wkładki, trzeba mieć wkładki na kolana, żeby robić to w miarę wygodnie, natomiast podkładka pod dupę jest rzeczywiście bardzo fajną sprawą. Nigdy tego nie używałem, w sensie takim, że nie nosiłem takich podkładek. Mam nawet gdzieś tu podkładki jakieś, o. Tych podkładek ja mam tysiące różnego rodzaju. Karimatowa podkładka, super fajna, lekka, z jakiegoś tego, wiecie, jakiś tam Chin czy czegoś, nie? Mega fajna rzecz, tylko że no jest, jak jedę z plecakiem, to rzeczywiście to jest wygodniejsze, bo jest dużo lżejsze. Nie wiem, czy dużo. Natomiast dlaczego nie zabieram tego, a zabieram to? Nie wiem. Po prostu to zabieram, zawsze chodzę z plecakiem, bo chyba jest jednak lżejsze i mniejsze. A jak jedę gdzieś na jakieś bushcrafty i survivale, to dopinam to, dlatego że to jest mniejsze, zajmuje mniej miejsca, natomiast pewnie daje mniej tego bezpieczeństwa. Zgubiłem się ze słowami, bo popijam sobie ten bucha. Nie, chodzi o to, że po prostu jest to mniejsze. To jest tylko kordura, w środku jest pianka i są szwy, więc jak długo będzie to wykorzystywać, to gdzieś przez te szwy przejdzie ta wilgoć i będzie po prostu mokre, nie? Natomiast to jest po prostu do okazjonalnego siedzenia, raz na jakiś czas gdzieś tam do przysiągnięcia. Natomiast tamta pianka jest o tyle ciekawsza, że pewnie jest po prostu lżejsza, nie? Lżejsza, mniejsza, no pewnie jest lżejsza. Dobra, nieważne, będę zabierał tamtą. Chcecie? Dobra. No dobrze, no to co, jeszcze są, ach, tam będę pokazywał, powiecie, że nie, śledzie do tarpa. Po prostu wyciągnąłem sobie wszystkie rzeczy, które mam takie nowe i postanowiłem wam pokazać. A co tam, nie? Mój program mogę pokazywać, co chcecie. Mały tarp. Występuje w Woodlandzie i występuje, o kurka, nie pamiętam w jakim kolorze, chyba przyszły wszystkie kolory, nie wiem. W każdym razie narzekaliście, że jest duży to duży, że za duży, a tu jest mały tarp, który ma chyba 2,5 na... półtora czy na dwa? Nie wiem, też możecie sprawdzić, no zobaczcie, jest po złożeniu jest taki mniejszy niż basza, mniejszy niż, w sumie to jest podobnej wielkości co po złożeniu, co poncho amerykańskie, a jest dużo większy po rozłożeniu, dlatego że nie ma tych okuć całych i nie ma kaptura, nie? Więc naprawdę jest bardzo fajny na jedną osobę, nawet dwie osoby podejrzewam, że spokojnie się w takim tarpiku schowają, nie? To jest tarp, pokazuję, bo tak, to są butelki, nie chcecie tego widzieć, nie? Pokazuję, bo po prostu pojawiło się to jako nowość, nie? Dobra. O, latarka. Latarka Bindi. Dużo osób pytało. Bindi versus, na głowie mam, Olighta małego. Kurka, jestem debilem, bo nie pamiętam, jak się to nazywa. H1R. Tak się nazywa ten mały. Zrobiłem do niego taki jeszcze lżejszy uchwyt. Szukałem czołówki, którą mogę mieć zawsze ze sobą.
i w zestawie jakim wiecie, przetrwaniowo, ucieczkowo, po prostu przy takim zestawie, który mam gdzieś, są gdzieś tam w samochodzie, w plecaku, o którym program będzie, bo widziałem, że spodobał Wam się bardzo ten program o EDC i będzie kontynuacja, czyli właśnie plecak, ubranie. Natomiast no tam w tym plecaku właśnie mam czołówkę, bo zdarzały się takie przypadki. Po co czołówka, nie? No to jest z racji być może mojej pracy, a z racji tego, że jak planujemy jakiś sprzęt wyprawowo-ucieczkowy, bo taki sprzęt po prostu, że mnie się zdarzają różne rzeczy, czyli po prostu czasem pracujemy w nocy, w dzień, w ubraniu, w którym jesteś, nagle się okazuje, że musisz coś robić, rozładunek jakichś rzeczy, gdzieś tam jakaś, tysiące różnych rzeczy i czołówka była mi bardzo potrzebna w takim zestawie podręcznym, nie? Natomiast no, duża czołówka ma to do siebie, że po prostu jest za duża. Więc kupiłem sobie Bindi, czyli taką czołówkę Petzla, malutką, która niestety jest wykonana z całości z plastiku i jest strasznie delikatna, nie? Druga wada jest taka, że jest ładowana z USB, mikro USB, no to jest wada, zaleta. Dla jednych jest wada, dla innych zaleta, nie? Czyli trzeba... Strasznie mnie tak w nosie coś. Jakby chyba chce mi się kichnąć. O skóry! Tak się kicha. No a wiecie. Bardzo miło tu. Pewnie od tego nagaru. Bo jak się strzela z tłumikiem, to olbrzymia część gazów prochowych po prostu wraca przez z powrotem, nie? Więc czujesz na twarzy cały czas i to gówno zostaje w środku, nie? Jak strzelasz normalnie z tego aera, to tak naprawdę to czyszczenie jest w miarę proste, zalewasz tym penetratorem czy jakimś tam innym syfem penetrator. I to wszystko tam się ładnie rozpuszcza, tego mniej jest, bo dużo rzeczy wypala do środka, no ale tłumik powoduje to, że duża część gazów prochowych cofa się do tyłu, więc po prostu ten mój aer był zapitolony na maksa, musiałem to skrobać, czyścić mega. I ten... Ten sproszkowany syf jest gdzieś tutaj wszędzie, lata w powietrzu, bo go skrobałem cały czas. Chyba, że to jest COVID. Ale wezmę sobie trochę tytoniu z Wami i jest mi strasznie miło, że tu jesteście i to oglądacie. Bardzo dużo fajnych komentarzy ostatnio czytałem. Na pewno pod tym odcinkiem będzie dużo chujowych komentarzy. Typu tam, o kurwa kretynie, ale ty nie masz pojęcia jak złożyć aera. Lubię złożyć XDS-a. Umiem. Osmarkałem się. Kurwa, zobaczycie to, ale syf. Umiem. Jakoś tam to robię. Dobra. Wracamy do tej Bindi. Więc jest Bindi, która ma tą wadę, że no nie da się baterii wymienić w terenie. Idziesz w teren i po prostu dupa. No jak nie naładowałeś sobie mocno, albo dłużej jesteś w terenie niż planowałeś, to się okazuje, że latarka się może po prostu wyładować. Nie? I jest delikatna niestety. Więc Bindi... Ktoś napisał w komentarzach, że to zrobiłem błąd i rzeczywiście miał rację. Zrobiłem błąd. Mam, używam do biegania. Jak biegam, bo jestem grubasem, więc nie biegam często. Więc kupiłem takiego Lighta H1R na jedną cerkę i jest bardzo fajny, ale jednak w zestawie z gumą na głowę i z tą gumą taką do trzymania był dla mnie troszeczkę za duży i stworzyłem sobie taki malutki, taki jakby wiecie, uchwycik do tego, żeby ją nosić po prostu na głowie. Jest to kawałek gumy z rzepikiem, który trzymają w tym miejscu. Po zwinięciu jest to bardzo małe. Kurde. O, to jest taka malutka czołóweczka i ona służy właśnie do tego, żeby trzymać ją w zestawie, nie? Czyli wiecie, że jest latarka, którą mam teraz w domu, tą malutką, to noszę zawsze ze sobą, a awaryjnie w plecaku mam po prostu drugą latarkę, która służy do pracy, do świecenia, do różnych rzeczy na głowie, nie? Co tam mamy? Nowe kompasy od Klikona. Dobra, to w następnym odcinku kiedyś przygotuję cały odcinek o tym, o kompasach takich, jakich, owakich. Nie będzie to program o kompasach Klikona.
Żeby ktoś pewnie sobie nie pomyślał, że jest tylko z Helikon na świecie. Absolutnie nie, jest tysiące różnych rzeczy innych na świecie. Helikon z racji tego, że otworzył oczy, my wszyscy otworzymy oczy, przecież robimy z nimi dla nich i z nimi i jestem częścią zespołu, no to robimy dużo fajnych rzeczy, bo tak i chuj. Natomiast zrobię taki program po prostu o różnych kompasach, ogólnie o kompasach, nie? To są fajne kompasy, są gorsze kompasy, pewnie jest 100 kompasów lepszych i 1000 gorszych, nie? Ale to zrobię sobie ostatni, następny filmik cały taki o tym, o kompasach, nie? Kilka książek się pojawiło na rynku. Zacznę od tej, co się pojawia wcześniej. Odważnie wygrywają. Tam kilku gości z SBS-u, kilku gości z AES-u stworzyło program. W Polsce on chyba nie był pokazywany jeszcze. I ten program polegał na tym, że jacyś tam goście po prostu robili taką niby sztuczną selekcję do SAS-u. Ci goście go prowadzili i napisali sobie książkę pod tytuł Lekcje życia i przywództwa od członków sił specjalnych SAS, nie? Fajna książka, jeszcze nie przeczytałem, bo mam tyle książek do czytania, że szok. Natomiast zaczyna się bardzo fajnie, jest dużo fajnych rzeczy, można sobie spokojnie poczytać, więc nawet w ciemno mogę polecić. No bo niestety na naszym rynku nie ma dużo fajnych książek, takich typowo literatura typu fakt, nie? I z literatury faktu mamy książkę Operator 594, Krzysztofa Puwalskiego, którego poznałem osobiście, bardzo fajny gościu. Jestem w połowie, no nie mogę powiedzieć jeszcze o całej książce, dlatego że jestem dokładnie na stronie 54, to nawet nie w połowie, przepraszam. Jestem chyba w jednej piątej albo jednej szóstej może tej książki, nie? Więc jeszcze nie mogę się nic wypowiedzieć, natomiast polecam te wszystkie książki tak czy siak. Czy ona jest fajna, czy nie fajna, nawet jak jej nie przeczytałem jeszcze. Dlatego, że to jest po prostu historia nasza. Nasza historia namacalna. Ciężko spierdolić książkę, więc no w sumie to nie. Można spierdolić książkę. Natomiast przypomniałem sobie jakąś książkę. Natomiast to jest nasza historia, polska historia. Gościa, którego namacalnie jeszcze możecie spotkać, zobaczyć, udziela się, jest w internecie, jest historia jego uczestnictwa w... Uczestnictwa, kurwa, co za słowo, przepraszam. Jest historia po prostu gościa, który służył w najlepszej jednostce w naszym kraju, która jest porównywalna z najlepszymi jednostkami na świecie, nie? Myślę, że to jest jednostka top topów, czyli Grom nasz polski jest bardzo fajny, lubimy nasz Grom, dlatego że to jest po prostu coś, co nam się naprawdę udało. Niewiele rzeczy nam się udało, a to nam się naprawdę udało. I takie książki trzeba czytać, nie? Dlatego że trzeba poznawać naszą historię i zobaczyć to z każdej strony. Jest Nawal, jest Wodzu, są te stare książki, polecam, bo trzeba to czytać. Generalnie macie czytać książki, bo jak nie czytacie książek, to się nie rozwijacie, nie? I książka bardzo fajna z serii Inwestuj w siebie. Jak przeżyć koniec świata? Plan na niepewne czasy. Jamesa Wesleya Rawlsa. Rawlsa? Nieważne. Ty jest to gościu, który służył w... Gdzie on służył? Ekspert bezpieczeństwa, doświadczony, bla, bla, bla. Gdzieś tam służył ten gościu. Były oficer amerykańskiego wywiadu wojskowego. Wiadomo, te amerykańskie książki, szczególnie o pandemiach, o jakichś takich, wiecie, rzeczach związanych z bezpieczeństwem, ciężko przechodzić na nasze realia, dlatego że... Dlatego, że po prostu dostęp do broni u nich i inne rzeczy są zupełnie inaczej skonstruowane niż u nas. No, widzieliście tutaj te rzeczy, pistolety, karabiny, miny, bomby, granaty. Natomiast to dostęp w Polsce jest, ale to zupełnie inaczej wygląda, nie? Natomiast czytałem kilka takich części, jeszcze w ogóle się nie zabrałem. No jest to fajna pozycja. Jest to warte przeczytania. O, jeśli macie 39,90 złote akurat w kieszeni i chcecie kupić zestaw w KFC, to lepiej kupić książkę, przeczytać i samemu sobie odpowiedzieć, czy to jest ważna rzecz. Mam takie zdanie o szkoleniach i różnych książkach, że jak pojedziecie na szkolenie albo kupicie książkę i wyciągniecie z niej albo ze szkolenia jakiegokolwiek,
jedną rzecz, która wam zostanie w głowie i będziecie z niej korzystać, jedną rzecz, jedno zdanie, jeden cytat, to było to warte tych pieniędzy. Dlatego, że my się uczymy poprzez właśnie my, jak ludzie, poprzez zbieranie jakichś tam doświadczeń, nie? I żeby się rozwijać, trzeba też spoglądać troszeczkę dalej. Warto zapoznać się po prostu z tym, co robią też inni i jak to inni przygotowują się, nie? Dobra, zaczyna mi się kręcić w głowie od tej niespodzianki. Na naszym polskim rynku pojawiła się też marka Durabo. Czyli taka firma. O! Ciekawe jak z mikrofonem. Wyciągnę sobie kaptur. Mam spodnie, mam dwie koszule. Chciałem, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. To jest taka koszula TCU, czyli Tropical Combat Uniform. Znaczy na wzór. Super Mace V. Mace V. MACV. Super, to ja. I to jest taka linia odzieży wzorowanej na odzieży militarnej z dawnych czasów. Czy to jest fajne? Nie wiem, ponosimy, poużywamy, ciężko powiedzieć na razie. Na razie co mi się nie podoba, zobaczcie, podwinąłem rękaw. Jak podwijasz rękaw, tu jest takie rozcięcie i to tak to brzydko wygląda. Trzy razy on podwinięty, nie? Pomysł zajebisty. A jak to w praniu wyjdzie, czy to jest fajne, czy nie, czym to polecamy, czy to jest dobre. O, YouTube. To się okaże i na razie się nie mogę o tym wypowiedzieć, bo o ile z książką to polecam w ciemno, każdą książkę, to ile z odzieżą albo z rzeczami technicznymi, czy coś się zepsuje, czy nie zepsuje, to jednak troszeczkę trzeba to poużywać, żeby powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, nie? Więc po prostu pokazuję, że jest, to się pojawiło, że mamy, że wiemy o tym, dlatego że chcemy wam dostarczać wiedzę z pierwszej linii frontu i mówić o tym, co jest dobre, bo mamy do tego dostęp, więc staramy się nieść kaganek oświaty. Ile to się kręci? 19, tam już 20. To ile to już kręcimy? 19? No ileś tam będzie. Więc jest też taka fajna książka o o wojnie w Bośni. Nie mam jej, bo pożyczyłem komuś. Nie pamiętam nawet tytułu. Pojawiła się, na pewno jest u mnie na Instagramie ten tytuł. To jest bardzo fajna książka. To ją polecam. Ja myślę, że należy zakończyć teraz ten program, gdyż niespodzianka z Podlasia. Nie było jej dużo. Ale powoduje, że troszeczkę mi się zaczyna tak w głowie pierdolić. Nie no, w głowie nie. Ale tracę wątek, tracę myśli. Na pewno przez to ktoś naciśnie. A, nie wrzucam. Natomiast to jest program zgodnie z tytułem O dupie marynie, czyli o wszystkim i o niczym. Dla wszystkich i dla nikogo. W związku z tym możemy sobie mówić absolutnie co chcemy. I wy to oglądacie? O Jezus Maria, to już jest po prostu, już nie ma co powiedzieć. No nie ma co przedłużać już. Jeśli mielibyście jakąś potrzebę, czyli chęć zobaczenia czegoś w takim filmiku, dowiedzenia się czegoś, jakichś innych rzeczy, które mamy gdzieś tam, mamy tysiące rzeczy, nie będę pokazywał, ten garaż jest olbrzymi, po prostu się mieszczą, tu dojeżdżają dwa samochody do tego garażu, stają tam, z drugiej strony, to jest tysiące różnych rzeczy, to jest pod ziemią, 70 metrów pod ziemią, żartuję oczywiście, ale nie znajdziecie mnie nigdy. I jeśli mielibyście jakieś potrzeby, coś chcielibyście się dowiedzieć, żeby pokazać takiej dupie marynie powiedzieć, bo to zobaczcie, jest trochę śmiania się, trochę żartowania, a jakąś tam jedną rzecz mądrą z tego wyciągniecie, to piszcie w komentarzach. Ja ich nie czytam. Żartuję. Czytam je, ale nie tak od razu.
Możecie pisać też na priwa normalnie, że tam coś potrzeba, coś trzeba pokazać, o czym trzeba powiedzieć, to nie jesteśmy w stanie wszystko, że tak powiem, wyciągnąć dla Was, załatwić, żebyście mieli wiedzę z pierwszej ręki, żeby nie kupować rzeczy takich, które są na przykład złe, albo żeby się na czymś zawieść, nie? W sensie kupiłem, a później, a Jezus Maria, bez sensu, nie? Tak często jest, no, przyjeżdżają na szkolenie ludzie, którzy kupują jakieś rzeczy, a później okazuje się, że bez sensu, że oni nie wiedzieli, że to nie działa, że to się zepsuło, nie? Więc po co się uczyć tak na błędach swoich, wydawać pieniądze, jak można by się czegoś pouczyć, dowiedzieć, w sensie dowiedzieć się wcześniej od jakiegoś gościa takiego jak ja, który po co tutaj siedzi, żeby właśnie mówić Wam takie rzeczy. Słuchajcie, nie ma co przedłużać. Bo ja tu jeszcze posiedzę chyba, tak coś czuję. Porozmyślam o różnych rzeczach. O Jezus Maria. Pamiętam, w świętej pamięci ojciec tak nalewał benzynę do malucha. Pamiętacie te czasy? Kiedy benzynę miało się w domu, normalnie w karnistrach. Stary chodził po domu, po garażu i butelki, pety były obcinane, żeby były jako lejek. Dzisiaj kto tak robi? Kto ma w domu butelkę z lejka zrobioną? Albo kto ma w ogóle lejek w domu taki do wlewania wachy? Albo kto i trzyma karnister w domu? Trzymajcie. Oczywiście, że pewnie 100 osób w komentarzach napisze, ja trzymam. No i bardzo dobrze, trzymajcie. Ja czuję, że nie muszę trzymać karnistra. Mam tutaj do kosiarki i do spalinowego samochodziku niespodziankę, ale podejrzewam, że pozbędę się jej, zanim będę musiał wlać do samochodu. Pozdrawiam Was serdecznie, było mi bardzo miło, język mi się plącze, no bo musiałem dla Was zrobić taki unboxing tych rzeczy. Wyłączam, już koniec.